zabieramy się za to, żeby koncert Artyści przeciw nienawiści był cyklicznym koncertem, bo kto jak nie artyści może przeciwstawić się temu, żeby język nienawiści nie stał się naszym językiem narodowym. No ja uważam, że akurat muzycy mają najlepszy przyrząd do tego, najlepsze narzędzie, czyli muzykę, która jest ponad podziałami, ponad pokoleniami, łączy ludzi, łagodzi obyczaje. Dlatego nie poddamy się i staramy się nie cieszyć się jednym, ale nastawiać się na kolejne. Wszystko, co jest w jakiś sposób związane z aprobatą, z pochwałą pewnych zachowań, wiąże się z tym, że te zachowania się mnożą i ludzie rozumieją, że warto tak postępować, więc jeżeli będzie coraz więcej takich imprez, które będą mówiły, że solidarność wśród kobiet jest bardzo istotna, no to rzeczywiście będzie ona rosła w siłę. Bardzo lubię młodych artystów i mi nikt nigdy nie dał szansy, zawsze mnie gdzieś tam stopowano i nikt do mnie nie wyciągnął ręki. Ja musiałam otwierać wszystkie te drzwi do mojej kariery, dlatego z przyjemnością ja wyciągam rękę do młodych ludzi, żeby dostać to, czego ja nigdy nie dostałam. Aczkolwiek też nie zamykam się na tych starszych, bo i oni mają ciężko, muzycy nie mają łatwo w życiu. Więc na tych koncertach, które gramy w filharmoniach, rozstrzał jest dosyć duży, jeżeli chodzi o wiek. Zapraszam.